Siemano, siemano tu na tej strony. No i mamy dzień kolejny. Gixer podładowany. Wskazuje 13,5, 13,4, zależnie jak tam się przystawi. Ok. Zobaczymy jak na rozruchu będzie aku miało. Starczy. Jak teraz? 12,5. Tak czy siak, wczoraj był foch. Dzisiaj bestie przewietrzymy sobie. Bang. Dobrze. Poskładane, poskładane. Sobie teraz jeszcze ładnie to dokręcimy. Nie za mocno. Pyk. Taka sytuacja. Przejdziemy sobie w drugą mańkę i bzdryk. Ok, wystarczy. Dobra, wszystko jest tak jak trzeba. No to co, ubieram się i lecimy. Bang. Dach. No i mamy czwarteczek, czwartunio. Ruszyliśmy wreszcie Gixem. Naładował się, naładował. Jak na razie parametry w normie. Potrzymałem pod prostownikiem całą noc. Także jedziemy przetestować sobie teraz sprzęta po powrocie do domu. Znowu zrobię odczyt. Zobaczymy jak tam wskazania akumulatora. Mówię, podejrzewam, że to nie jest akumulator, bo akumulator jest nowka sztuka. Prędzej bym obstawiał coś właśnie z ładowaniem, ale mówię, nic mi się tutaj nie zapalało. Nie miałem żadnej kontrolki. A bzikniemy się może w stronę autostrady dzisiaj. Może polecimy sobie do Kirkdrill zobaczyć co tam słychać. Dawno tam nie byłem. Może się zrobi kiepsa. No to co? Ogień w tłoki do przodu. Piękna pogoda dzisiaj. Zero chmurki. Zero chmurki, 14 stopni. Także śmiało można zapierdzielać. O, na piąteczkę. Damy sobie ustawienie klamki na 5. Bo na 6 troszeczkę za daleko miałem. No tutaj już czuć, tu już czuć. Jak tak troszeczkę tu napolatał sobie MTK-iem, gdzie przeszedł na swojego Gixa, to ha, 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 ha. Co ja wam będę mówił? O, jest petarda. Taki mały petardor rakietor. Ale grzecznie przez miasto, grzecznie, bo nie ma co kusić mandaty drogie.
piękna jesienna pogoda, liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Pięknie, naprawdę. Pięknie, pięknie, że aż mięknie. Hemoglobina, woda mineralna i co? Elektrolit z akumulatora. Łeja cię pierdziele. Bułgar, bułgar. Co ci się z rury leci? Fuj, skurwysynu. Bierę go, bo się kurwa zatruje. Zbliżamy się powolutku do autostrady. Ostatnie skrzyżowanko. I za jakieś pół kilosa mamy zjazd. Mamy zjazd w kierunku Den Bosch. Później sobie wjedziemy na A2-eczkę i pyk, pyk, pyk w stronę Utrechtu na Kerkdriel. No dobra, ja wjeżdżam sobie na autostradę, podłączę się, jak z niej zjedziemy. No i zjeżdżamy sobie pięknie z autostrady. Mamy do Kerkdriel, nie wiem ile to jest z autostrady, o kilka kilometrów. Kilka kilometrów. Podjedziemy sobie na Kempole. Zobaczymy, czy tam można kurczę wyjechać, czy nie można. Może się da, jak się da, to pokażę wam, gdzie to kiedyś mieszkałem. Taka sytuacja hemoglobinna. A zjedziemy sobie jeszcze tutaj na stację paliw, od razu sprawdzę sobie bateryjkę i czas na fajka, i czas na fajka, taka sytuacja. Stryk, ustawimy się do cienia. To tutaj się myło asterkę ile razy, a tu odkurzało. Stryk i do cienia, i do cienia, bęk. Mam nadzieję, że mi odpali jak zgaszę. No kto to wie? Kto to wie? Co w gig się piszczy? Taka sytuacja. Nic nie leci, nic nie cieczy. Będzie malejna. Ile tam bateryjki z tyłu? No taka resztułowa. Zaraz zobaczymy, zmienimy i lecimy. Bang. Pstryk. O. Odpala normalnie. Dobrze jest. Dobrze jest. Lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny. Na rondzie po prawej stronie tam, o, gdzie ten widzicie dom z tą firmą Jobo. Tam właśnie sobie mieszkałem, wynajmowałem sobie tą chatę przez miesiąc czasu, nim kupiłem swoją WOS. A ta chatka poszła za 700 chyba 20 czy 750 tysięcy euro. Tyle, że tam była dopięta firma. Siemano! Tam była dopięta firma, czyli taka hala do tej chaty. Dlatego taka cena. Podejrzewam, że teraz by poszła za dużo większe pieniążki. Ło kurna! Co to? Czemu nie ja w moją stronę? No, mógłbym się zdziwić, jakby gościu łutututu zrobił.
mogłem się zdziwić. Tutaj w prawo przelecimy sobie wałem i dolecimy sobie do Kępoli. Tam już się woda zaczyna przed nami. Tutaj za wałem, gdzie ta ładna pani jechała, tam jest Fitzpath, ścieżka rowerowa. Tutaj, gdzie te owieczki są, kumplowi jakieś miałem Forda Cougara 2,5 V6. Ja się na chwilę zatrzymię. Pstry, kierunek tutaj, dokładnie jak jest ta brama. Tutaj, gdzie jest ta brama. I te owieczki się pasą. To sprzedałem kumplowi, kiedyś mówię, miałem Cougara 2,5 V6. Sprzedałem, a że mało lata poniosło. Ile jeździł? 3 tygodnie nim. Jechał sobie właśnie tutaj z tyłu, od tyłu, z tamtej strony i nie wyrobił tutaj na tym zakręcie i poszedł bokiem. Poszedł bokiem w tą bramę, wywalił całą tą bramę i Cougar znalazł się tam na dole. Dwie pomoce drogowe przyjechały, bo jedna też ugrzązła. Tutaj gdzieś go próbowali wytargać, trochę gościu za mocno też wjechał i musiała przyjechać druga, żeby wyciągnąć tą pierwszą i jeszcze jego. Taka sytuacja, ale co najlepsze, wydupił całą tą bramę, a w Cougarze tylna lampa, zderzak przerysowany, no i chyba tyle by tego było. No mówię, na żywca miał gość takiego farta, że nic nie rozjebał mocniej, że tam się w pale nie mieści. Nie uderzył w te belki tutaj, tylko centralnie poszedł w bramę, nie? Nie wiem, kto tutaj pieniądze inwestuje w to, mądry, bo tutaj jest teren zalewowy. Tutaj wszystko pływa. Ostatnio tu wszystko było zalane razem z tym boiskiem. Zresztą to boisko to ono, przyjdzie okres właśnie teraz jesienno-zimowy, to ono całe pływa. A ostatnio tutaj do tego znaku stop wszystko było zalane. Jak były te powodzie w Holandii, co tak pozalewało. Wszystko tu pływało i teraz tak, odremontowali sobie te pole kempingowe i co? Wszystko pływało, a wszystko nowe, jakie straty. O, tak sobie to zrobili. Tutaj po lewej mamy golfistów, tutaj mamy Europarks, kurwa, szlaban. Mamy szlaban, recepcja, nie wiedziemy, słabiutko, nie wiedziemy. Trzeba byłoby tutaj z drona kiedyś zrobić filmik, ale wszystko nówka sztuka, wszystko nóweczka. A ja nie mam karty, bo to jest na kartę, żeby przelecieć, także dupa blada, nie wiedziemy. A szkoda. A nie chcę tej motocykla zostawiać i z buta. A co tam jest? Pojedziemy sobie tutaj. Wszystko nóweczka. Wszystko nóweczka. Ale spróbuję technicznie z drugiej strony, bo kiedyś z drugiej strony była ogólnie brama wjazdowa. Może tam się uda strzelić. W bądź razie ładnie to wygląda. Tutaj to była patola, ja pierdzielę. Pamiętam, jednego gościa odpalili, takiego podpalanego Holendra, wiecie o co kaman, nie? I prawdopodobnie mokromafia to była. I to też tacy Jawan, czyli wiadomo, marokańskiego pochodzenia Holendrzy w Sylwestra wpadli. Jak gość wyjeżdżał, wszystko jest nagrane, wszystko w internecie jest, jak wpiszecie sobie mokromafia in Kerkdrill albo camping in Kerkdrill i dopiszecie mokromafia, to wyskoczy filmik, jak odpalili gościa normalnie na dwa kołachy, otwierał bramę wjazdową. Podbiegło dwóch gości i z kołachów zaczęli do niego walić. Gość przejechał jeszcze kilosa, prawdopodobnie tam gadali i zmarł, nie? No ale dziwić się, jak wyłapał
z dwóch AK nie miał szans przeżyć. Taka sytuacja, tak tutaj się działo, strzelane wszystko, prochy. To było naprawdę, to był dziki Meksyk. Tutaj też barierka, dupa blada. Też sobie nie podjedziemy. Ale mam plan i wykonam go sam. Podjedziemy sobie na plażę, a plaża nigdy nie jest zamknięta. String, przepuścimy autko. Tu wąsko jest. Patrzcie, chcielibyście mieszkać tutaj na dole, tutaj zawałem. Jaki problem, żeby tam wam się auto wbiło przez ścianę do salonu? Masakra, ja bym nie chciał. W cholerę niebezpieczna lokacja na chatę. I jesteśmy nad jeziorkiem. Oj, nad jeziorkiem, no nad wodą, to jest taki zalewik. Tutaj w lato, jak się mieszkało na Kempolach, to się chodziło pływać z reguły z tamtej strony, z drugiej się parkowaliśmy, bo było dobre miejsce do zaparkowania fury. Ile tutaj tych łodzi, tych łajbeczek. No, mają Holendrzy kasę. Nie tylko Holendrzy, bo i Niemcy tutaj sumują swoje łajby. Patrzcie. Taka sytuacja. Ale wiecie, kto bogatemu zabroni? Kto bogatemu zabroni? Dobra, my się tutaj wdupimy, bo tu jest parking. Pstryk, pstryk, pstryk. No i jesteśmy. Jesteśmy nad wodą. O, w Kerkdrel. Taka sytuacja. O, tył się już wyłączył. Pyk, pyk, pyk. Jest malina. O, zajebiste miejsce na fotę. Ale zawiewa wiaterek. Zawiewa. Przepotężnie tutaj wieje nad wodą. Ale pogoda zajebista. Zajebista. Też jakieś łajby zacumowane. A. Taka sytuacja. Hemoglobina i kabina. Jesień w Holandii. Naprawdę super to wygląda. Najbardziej mi się podobają, jak są takie właśnie zajebiste czerwone liście. To jest mistrzostwo. To jest mistrzostwo. Właśnie tam jest restauracyjka. A tutaj mamy jachty, jachciki, inne tam nananany. Tutaj renowacje robią. Ludzie sobie trzymają łajbki. Ale to jest sektor dla bogatych. Biedny tutaj nie zagości. Kajaki się parkuje gdzie indziej. No i jesteśmy już przed zjazdem na os. Rezerwa się zapaliła. Trzeba będzie się zatankować, ale to w mieście, bo teraz jesteśmy na pompie na autostradzie, a tutaj ceny są horrendalne. O, lecę, bo chcę, lecę, bo Gixer prowadzi mnie. Dobra, dojechaliśmy sobie na stację paliw. Zalejemy, bo już jest słabo. Już jest słabo w baku. Także co? Ile teraz ważka kosztuje? O ja pierdolę. Dobra, drogo jak chuj. Okej, ja się z wami żegnam i do następnego. Juuu.